Dzień dobry, witam was tutaj w sali kafelkowej. Przybliżę to sobie i siądę tutaj na tą fajną sofę, bo zaraz wam pokażę, jak to tutaj wygląda w detalach, ale to jest w tym hotelu, w tym pałacu, gdzie my jesteśmy, sala kafelkowa. I tutaj nie wiem, ile jest tych kafelek, ale sporo ich jest. Widzicie, naokoło mnie wszędzie są. I tutaj też jest takie spódno zrobione na... nie na dachu, ale na suficie. I sprawa jest ta, że to są holenderskie kafle. I one mają ponad 300 lat. Ten zamek został jakby na nowo wybudowany, bo to tylko jeszcze była ruina w roku 2002. I 10 lat to co odnawiali. I to jest tak, że faktycznie wszystkie te kafelki, które widzicie, są w sumie w oryginalnym stanie, tylko są odrestaurowane, żeby oczywiście były trochę odświeżone, ale poza tym wyglądają jak nowe, bo są w takim dobrym stanie. I sprawa jest ta, że wszystkie kafelki, które widzicie, każda z nich jest inna i one naprawdę są w tym stanie, jak kiedyś były. I one tutaj faktycznie wszystkie już były w tym pokoju, tylko poszedł czas, oczywiście poodpadało, zostały na nowo przyklejone. I teraz już od 7 lat w tym pokoju już są na nowo na ścianach. I sprawa, czemu w ogóle te wszystkie kafelki są, to my tutaj takimi schodami weszliśmy na górę, bo to jest jedno piętro wyżej. I to jest jakby ten mały budynek jest za zamkiem. I do tego zamku, czy raczej do tego budynku było złe dojście, nie było aż tak widoczne i te schody do tego pokoju po prostu było zepsute, nie było schód i dlatego wszystko zostało w tym oryginalnym stanie, w jakim teraz jest. Także ładnie, ładnie, ładnie. Pokażę wam jeszcze trochę z tego, ale ja już idę. Patrzcie się. Jak widzicie tutaj to płótno na górze, o tym też jest historia, bo tutaj to zwierzę, które po polsku właśnie zapomniałem jak się nazywa, ma złote takie rogi i to było specjalnie dla nich tutaj stworzone i niestety on sam strzelił w niego i go w sumie zabił i tak się stało, że taki był, tak mu się nie podobało, że go zabił, bo tak... jak jest dobre słowo na to? Nieucieszony, że nawet tutaj to jest Bóg, nie wiem, jakiś ktoś, który mu nie mógł z tym pomóc, nie mógł go ucieszyć. I jak on w końcu umarł, to on zrobił z niego drzewo. Cyprysa chyba, czy coś takiego. To tutaj też widać. O, widzicie, jak mu z głowy wychodzi to drzewo. Tutaj jest ten Bóg. A tutaj jestem ja, ale też jeszcze to zwierzątko z tymi złotymi rogami. Tutaj mamy jeszcze kafelki ze Starego Testamentu, wszystkie
gdzieś jeszcze w spokoju popatrzeć. Bibliotekowej, to tutaj jest no, sala bibliotekowa i te wszystkie książki wam pokażę zaraz naokoło. To są właśnie od rodziny Hartmann, cała kolekcja. Tutaj wieczorem niesamowicie wygląda, wszędzie są tutaj jakieś lampy, światła. I też jak widzicie, bardzo duży pokój. Także spokojnie tutaj można wieczór spędzić, książkę poczytać, gazetę, albo po prostu tylko się czegoś napić. Także wszystko jest bardzo fajnie, no, nieźle. Teraz wam pokażę inny pokój. Uwaga, tutaj przymkniemy i przemycamy się. To żeśmy akurat taki filmik krótki oglądali o hotelu, ale uwaga, pokażę wam, tutaj klima leci, czy co to jest, ale zobaczcie na to. To jest pokój, który jest kompletnie trzymany w stylu barok. On został też przy remoncie hotelu kompletnie odnowiony. Ta podłoga tutaj składa się z ponad 1000 części, jak to prawidłowo zrozumiałem. W tym tutaj, w tym rosecie na podłodze nie ma żadnej ani jednej prostej linii. Wszystko są kółka jakieś. Tutaj też widzicie, jak te okna są pięknie malowane. To wszystko wygląda jakby było 3D, a to jest płaskie. Nie chcę tego dotknąć, bo szkoda by było to zepsuć. I to płótno, to ten sam gościu malował, znaczy się odnawiał, on to miał stare zdjęcie, jak to kiedyś wyglądało, ja specjalnie tak kamerę obrócę i od tego próbował to całe odnowić, jak to wygląda. I to był ten sam gościu, który chyba we Frauenkirche w Dresdnie właśnie to na tym płótnie malował. I żeby to tutaj wkleić, to tutaj są pewne części, gdzie to widać. To było w części, a na przykład nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale tutaj, gdzie są takie paski, cyk i cyk i cyk, jakoś tak gdzieś. I to było po kolei przywożone i klejone. Tutaj mieli taki specjalny, żeby na tej wysokości mogli pracować dobrze. No i piękny pokój został. Tutaj też jest fortepian, także pograć można, jak ktoś umie. I niesamowicie ładnie też zrobiony jest tutaj ten kominek. I to też wszystko jest, oprócz tego, to wszystko jest gładkie, a wygląda jak 3D. Tak samo jak aniołek. Jeszcze jeden pokój wam pokażę, szybko tam teraz podskoczymy. Tutaj przymkniemy znowu. Szybko pomycamy. To tutaj jest pokój dziecięcy. Uwaga, jak tam wejdziemy. O. Tutaj mogą dzieci się bawić i to też jest chyba, nie wiem, czy to jest odnowione, czy stare, ale wygląda naprawdę przepięknie. Łóżko dla mniejszego dziecka. I tutaj widok to wam też pokażę. Tutaj budują, będzie 20 nowych mieszkań, czy raczej takich pokoi, które można wynająć. I tutaj w tej części będzie woda, także to będą domki nad wodą, albo mieszkania nad wodą. Także też będzie przepięknie. No i to by było na tyle stąd.
Ani, jedną rzecz wam jeszcze pokażę. Przelecę tutaj, bo tutaj są schody. Widzicie, tutaj się idzie na dół do recepcji. Tutaj gdzieś, o, tu. Tu idzie się na dół do recepcji. Tak. O, a tutaj mamy szkło w podłodze i widać, jak to kiedyś tutaj wyglądało. Także oryginalnie ściany i mury i można się popatrzeć, jak to kiedyś wyglądało. Oczywiście tutaj już jest podłoga i wszystko odnowione. No, ale tak można sobie pomyśleć, jak pięknie tutaj było. Okej, to tutaj za mną to jest kościół Wang, który tutaj został chyba jakoś około 1900 wybudowany. I sprawa jest ta, że ten kościół jest cały z drewna i taki linowy, nie chodź mi tutaj tak. Został wybudowany kiedyś we Wang w Norwegii i został potem kiedyś tutaj przeniesiony. Więcej ja tak naprawdę nie wiem i nie znam się, ale na ten kościółek tutaj był kiedyś w Norwegii i teraz stoi u nas w Polsce. Tak prosto. Niedawno przy Zaporze w Szwajcarii, teraz już jesteśmy w Zaporze w Polsce, bo my jesteśmy w Karpaczu, to akurat zapomniałem powiedzieć i tak samo zapomniałem powiedzieć, że przy tym kościołku, gdzie byliśmy, chętnie bym wam więcej pokazał, ale oczywiście z psami nie wolno, także oczywiście jak to w Polsce jest. Także przyjechaliśmy tutaj nad tą Zaporę sobie pochodzić, mały spacerek. Jeszcze byliśmy, bo jest taka anomalia grawitacji, gdzie niby auta jeżdżą w górę i szklanki też w górę się kręcą i mówią, że tam jest 4% niższa grawitacja, dlatego to tak jest, ale to jest tylko sama iluzja i może to jest interesujące zobaczyć, jak bardzo nasza mózg może się skręcić i wierzy wszystko w rzeczy, które nie są prawdą, ale no, tak to jest. Może innym razem. Jak to was interesuje, to dajcie znać, to może to kiedyś jeszcze powiem. Dobrze, my idziemy tutaj naokoło. Teraz znalazłem miejsce, które chcę pokazać. To tutaj jest tor saneczkowy Oshan czy coś takiego, nie wiem co, gdzie i jak. Jak zobaczycie tutaj za mną, odejdę, żeby to było ostre. Widzicie, tutaj był ten tor na Sanki. I to ciągnie się tutaj tak naokoło. I tam gdzieś, muszę obrócić kamerkę, tam gdzieś aż do tyłu. I to gdzieś tam do góry szło, niestety więcej stąd nie widać. Myślę, żebym musiał iść tą drogą w górę, to bym może doszedł. Niestety mi raczej teraz czasu brakuje, jedynie na takim mościku stoję. Tutaj była końcówka, tam się dojeżdżało i był koniec. Nawet stara latarnia też jest, także światło było, ale to naprawdę fajnie wygląda. O.
Lino chce sobie nas na nartach pojeździć. I trzeba uważać, bo wszędzie szkło leży. Szkło powinno. Chodź, Lino. Okej, okay. Może parę kroków tam zrobię w tamtą stronę. Dobra, i tak kończymy tego vloga. Wczoraj dzień oczywiście znowu szybko minął. Ja tam też trochę sobie coś zrobiłem, mnie trochę noga boli, ale jest nie tak źle. I mam nadzieję, że wam się podobał ten vlog. My teraz się zabieram do auta, jedziemy dalej do Cieszyna i zobaczymy, może wam w jednym vlogu mogę pokazać, jak nasz piękny Cieszyn wygląda i co tam mam do roboty. Ale w tym sensie mówię, do widzenia, subskrybujcie, lajkujcie i do następnego razu. Dobra, spada. Witam was. Mnie za dobrze nie widać, albo ja za to piękny zachód, to się chyba liczy trochę bardziej. Zapomniałam przy kończeniu vloga jeszcze coś powiedzieć. Myśmy teraz już dojechali do Cieszyna, tam w dole jest Cieszyn. I to chciałem jeszcze raz w imieniu od nas dwóch i od piesków jeszcze raz podziękować panie Ani i panie Damianie za taki miły pobyt w hotelu Pałac Pakoszów. I na pewno jeszcze przyjedziemy i bardzo nam się podobało i chciałem po prostu jeszcze raz podziękować w naszym imieniu za ten miły czas tam spędzony. Okej, okay. To wam jeszcze zostawię na chwilę, oglądajcie, bo bateria mi zaraz pójdzie, to...